Corneliano, dzień drugi. Dzisiaj rozpoczął się dla nas troszeczkę później. Mecz jest o godzinie 20:30, więc wszystko się przesuwa w czasie. Dzięki temu dziewczyny miały okazję się trochę dłużej wyspać, bo śniadanie było do godziny 9:45. Dlatego był czas na odespanie tych zaległych godzin. Potem zaraz praktycznie bezpośrednio po śniadaniu była odprawa wideo. A teraz mamy godzinę 11, o 11:10 spotykamy się na dole i wyruszamy na poranny, a w zasadzie prawie że już popołudniowy rozruch z piłkami przed dzisiejszym meczem z Corneliano. Co to? To jest dom, który wygrał konkurs, projekt domu. Na? Polak. Ale koniecznego. Wygrał konkurs na co? Na najbardziej na pomysłowy dom? Projekt domu, no. Oho. Petarda. Dzień dobry, witam wszystkich tutaj z niestety niesłonecznego Corneliano, ale podobno jest ciepło, tak mówię, bo jeszcze nie byłam na zewnątrz. Piękny raport, widzisz, to nie takie proste. I wystarczy, to no, na razie na tyle, no miałyśmy wideo, tylko już wiem o przeciwniku. Wszystko? No to wymień 16 nazwisk. Ale jakie to nazwisk? No nazwisk z drużyny, nie mam to 14. Ja wiem kto gra i to mi wystarczy. O. Gościu jedzie na trening w bluzie meczowej. Tak jest, mały. Bo pierwszy trener cały czas idzie dzień meczu, rano z bluza meczowa. A. I jedzie. Bo to jest game day. Game day. Game day. Game day. To już musi być. O właśnie, wiecie na Instagramie dałaś? Wiesz, nie, właśnie. No to szukaj czegoś. Musiałam już teraz włączyć, bo jest tak blisko na salę. Właśnie, ci piosenka nie starczy, jedna piosenka. Tak jest blisko, po prostu z zakrętem, nie no. Teraz ruszamy na trening. Jak tam pani spała? Długo dzisiaj? 9 godzin spała. Uff. Nie, no to, no właśnie. Możemy grać o 24 na zacząć. Tak, wiem, że nie przespałam. Znaczy, sama spałam, ale... No dobra, no. Powiedzmy, że wierzymy. Pozdrawiam mojego chłopaka. Jaką bryczkę mają? Jakie mają autko? Autka? Wszędzie się wcisną. A tutaj jeszcze Corneliano kończy rozruch. Wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać z Zielonką, która wielokrotnie występowała tutaj w tym obiekcie, ponieważ grała w lidze włoskiej, ostatni raz 2 lata temu. I mówi, że w zasadzie za każdym razem jak tutaj grała, to hala wypełniała się praktycznie do ostatniego miejsca i było bardzo głośno. Trudno powiedzieć jak będzie dzisiaj, bo z kolei rozmawialiśmy ze statystykami, którzy śledzili spotkania ligowe Corneliano i mówili, że w trakcie meczów ligowych było tak sobie. Ale z kolei w Lidze Mistrzyń był już tak mniej więcej komplet i też było głośno, bo ta hala jest dość mała, tak jak teraz próbuję Państwu pokazać, więc jak tutaj kibice, że tak to nazwę, rykną, to na pewno będzie głośno. Przekonamy się dzisiaj o godzinie 20:30. Pamiętajcie, że transmisja jest w Polsacie Sport lub La Ola TV. Bardzo dobrze zagrywaliśmy i dobrze przyjmowaliśmy, także dobry symptom. No? A dzisiaj troszeczkę tak wyjątkowo może inaczej zrobimy i podamy skład z numeru, z lizami. Przed chwilą trener podał skład na dzisiejszy mecz za pomocą numerków do zmian, ale tego niestety wyjawić nie możemy, bo materiał pójdzie jeszcze na kilka godzin przed meczem, także niestety musicie się Państwo uzbroić w cierpliwości
i dowiedzieć pewnie 10 minut przed rozpoczęciem spotkania na naszym Facebooku.